Cześć, nazywam się Alex Borg, pochodzę z Malty. Dziś jestem wielkim szczęśliwcem. Jest ze mną piękna kobieta, Karolina. Miło mi Ciebie poznać. Dzień dobry. Potrenujemy razem z Karoliną tutaj w Zielonej Górze. Wiem, że Karolina w przyszłym miesiącu przybywa na Maltę, czy to prawda? Tak, to prawda. We wrześniu wybieram się na Maltę, jadę tam na wycieczkę. Mam nadzieję, że na Malcie będziesz bawiła się równie dobrze, jak ja tutaj w Zielonej Górze. No tak, ale słyszałam, że niestety w tym czasie nie będzie cię na Malcie. No tak, niestety jadę do Malili na zawody snookerowe, także nie będę mógł cię oprowadzić po swojej wyspie. Być może następnym razem spotkamy się u ciebie, albo ponownie w Polsce. W Polsce bywam bardzo często. A dziś pokażę ci kilka podstawowych uderzeń. Czy grałaś kiedyś w snookera? Nie, to mój pierwszy raz. A oglądałaś go w telewizji? Trochę, ale bardzo rzadko. Wygląda łatwo, prawda? Tak, wygląda łatwo. Wygląda tak, jakby mogli go uprawiać nawet starzy ludzie. Pokażę Karolinie kilka podstawowych uderzeń. Zaczniemy od wbicia billi. Karolina, chciałbym, żebyś spróbowała wbić niebieską bilę do środkowej kieszeni. Powiedziałeś, że to bardzo proste, więc sprawdźmy. Czy mógłbyś mi pokazać, jak to zrobić? Nie ma problemu. Musisz chwycić kij w ten sposób. Ustawić bilę naprzeciwko kieszeni, do której chcesz je skierować. To bardzo prosta bila do uderzenia. Schylasz się do uderzenia kijem. Jesteś praworęczna, więc najpierw musisz wystawić prawą nogę do przodu, nachylić się. Z dłoni musisz uformować mostek. Musisz się upewnić, aby kciuk był odpowiednio blisko, tak aby kij nie przekręcał się w twoich dłoniach. I uderzyć bilę. Wygląda łatwo, prawda? Bardzo łatwo, tak. Bardzo dobrze. Musisz trochę poruszać kijem. Czy możesz powiedzieć, czy tak jest dobrze? Jest dobrze, musisz tylko ruszać kijem. Było bardzo blisko. Jak na pierwszy raz było bardzo dobrze. Dajmy ci drugą szansę. Bardzo dobrze. Widzisz, to łatwe. To było naprawdę proste. Pięknie. Dziękuję. Spróbujmy teraz czegoś trudniejszego. Już się boję. Co będzie? Takie samo przygotowanie do uderzenia, czyli prawa noga do przodu wzdłuż linii. Spróbuj jeszcze raz. Mam nadzieję, że pójdzie tak samo łatwo jak poprzednio. Ruszaj kijem. Chyba talent sobie odkrył. Teraz będziesz miała utrudnienie. Jak widzisz, ta bila nie jest skierowana na wprost kieszeni. A twoje zadanie jest takie samo jak poprzednim razem. Musisz wbić różową bilę do narożnej kieszeni. Musisz uderzyć w tą stronę, tak, bardzo dobrze. Więc spróbujmy. Okay.
That's it. That's good. Too much? That's it. Okay. Było bardzo blisko. Very close. Ale rozumiesz zamysł. Spróbujmy jeszcze raz. One more go. Little bit. Okay. Hey. Brawo. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, Karolino.